Znajdujemy się we wnętrzach oddziału etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Przechodząc przez drzwi z pełnego świeżej, zielonej roślinności parku, przekraczamy granice czasu. Już w sieni mamy poczucie, że znaleźliśmy się w dawnej epoce, w której ludzie żyli inaczej, choć w swojej naturze byli podobni do nas. Tworzyli przedmioty, które miały im ułatwić codzienność. Utrwalali wizerunki rodziny, zwierząt, a także wygląd swoich domostw. Jeśli spojrzymy na siebie dzisiaj, a później spróbujemy wyobrazić sobie, jak żylibyśmy w XIX wieku, XV, X, a nawet tysiące lat temu, pewnie towarzyszyłyby nam podobne emocje. To dlatego, że jesteśmy do siebie podobni. My, ludzie XXI wieku i nasi przodkowie. Ci, którzy pozostawili po sobie przedmioty znajdujące się w muzeach, a także ci, którzy żyli w jaskiniach. Oni też chcieli trwać. Opowiem Wam dzisiaj o najdawniejszych śladach działalności człowieka na naszej planecie, więc będą to czasy bardzo odległe, ale trudno znaleźć lepsze miejsce do takiej opowieści niż wnętrza spichlerza. Pomyślcie sobie, że każdy z tych eksponatów należał kiedyś do jakiegoś człowieka. Nosi na sobie ślady jego dłoni, a spacerując po tych najdawniejszych na Pomorzu miejscach, być może stąpamy śladami jego stóp. W Oliwie, która jest jednym z najstarszych miejsc osadnictwa człowieka na Pomorzu, trudno doszukiwać się śladów twórczości człowieka w jaskiniach. Pierwsi osadnicy, zgodnie z udokumentowanymi licznymi znaleziskami, pojawili się w okolicach wzgórza Pachołek dopiero około 2,5 tysiąca lat temu, czyli we wczesnej epoce żelaza. Wracałem z Lascaux tą samą drogą, jaką przybyłem. Mimo, że spojrzałem, jak to się mówi, w przepaść historii, nie miałem wcale uczucia, że wracam z innego świata. Nigdy jeszcze nie utwierdziłem się mocniej w kojącej pewności. Jestem obywatelem Ziemi, dziedzicem nie tylko Greków i Rzymian, ale prawie nieskończoności. Zbigniew Herbert. Czy malarstwo jaskiniowe możemy nazwać sztuką? Co jest sztuką? Istnieje takie zdanie, które mówi, że sztuka zaczyna się w chwili, gdy człowiek nie tworzy w celu użytkowym, co zdarza się zwierzętom, lecz z myślą o przedstawieniu lub wyrażeniu czegoś. Po epoce lodowcowej ocieplenie klimatu sprzyjało wędrówkom ludzi i dzikich zwierząt poszukujących pożywienia, bo w Europie spod warstw śniegu i lodu wyłoniło się dużo terenów. Obserwując zwierzęta i polując na nie, nasi przodkowie zapamiętywali ich wygląd i utrwalali go w jaskiniach za pomocą naturalnych pigmentów. My dzisiaj zachowujemy się podobnie, malując na elewacjach budynków czy dokumentując świat na fotografiach, które często zdobią nasze domy. Wykorzystując naturalne podłoże ścian jaskiń, ludzie odzwierciedlali kształt i dynamikę ruchu zwierząt. Dlatego patrząc dzisiaj na malowidła naskalne, często mamy wrażenie, że dawnym artystom udało się uchwycić prawdziwy ruch, bo znakomicie łudzili oko widza. Wrażenie jest właściwe, ale warto wiedzieć, że często nierówności powierzchni jaskiń, wszelkie zagłębienia i wypukłości sprzyjały takim technicznym rozwiązaniom. Oto mamy zatem do czynienia z pierwszą iluzją malarską, pierwszym ujęciem perspektywicznym, pierwszym światłocieniem, sztuczkami, które będą się pojawiać w całej historii malarstwa. Kiedy współcześni naukowcy badali rytuały myśliwskie podtrzymywane przez stulecia w niezmienionej formie przez plemiona australijskie, afrykańskie i Ameryki Północnej, wysnuli domysły na temat celu tworzenia malowideł naskalnych. Ernst Gombrich, jeden z najwybitniejszych współczesnych badaczy sztuki, wskazuje między innymi na ich oddziaływanie magiczne. Pokonanie wizerunku zwierzęcia namalowanymi włóczniami miało pozwolić myśliwemu zapanować nad nim podczas polowania. Był to zatem rodzaj zaklinania rzeczywistości. Początkowe profilowe zarysy zwierząt, umieszczane jedne nad drugimi lub nakładane na siebie, stopniowo zaczęły ustępować miejsca ujęciom perspektywicznym. Takie kompozycje pozwalały na ukazanie trójwymiarowej sceny na płaszczyźnie skały w sposób, w którym widoczna stała się zmiana ich położenia i odległość względem obserwatora. Do rytów dawni artyści wykorzystywali ostry krzemień. Kontury zwierząt wypełniali farbami ziemnymi,
Glinki, zwietrzeliny skalne, związki żelaza, kreda i węgiel pozwalały na uzyskanie odcieni czerni, fioletu, brązu, czerwieni oraz żółcieni. Spoiwem roztartych lub rozgniecionych pigmentów była woda. Artyści stopniowali barwy, stosując nakrapianie i szrafowanie, czyli nakładanie barwników w postaci cienkich, gęstych, równoległych lub krzyżujących się kresek. Czarne plamki, kropki i kreski sierści, roztarcia pigmentu na nogach, szczegółowy malunek rogów i grzyw u dwóch pierwszych byków w sali byków jaskini Lascaux wskazują, że mogą być one tworzone przez tego samego artystę. Farby nanoszono palcami albo pędzlami ze szczeciniastej sierści lub mchu, ułatwiającymi malowanie m.in. puszystych końskich grzyw. Jedną z często stosowanych technik było również rozpylanie z wykorzystaniem szablonów ze zwierzęcych skór. Odnalezione w Lascaux puste, zabarwione kości pozwalają przypuszczać, że były one używane do rozpylania barwników. Współcześnie nazwalibyśmy takie narzędzie aerografem. Techniki tej używano na większych i nierównomiernych powierzchniach, a kontury, np. rogi oraz linie końskich grzbietów i brzuchów, a także nóg, zostały namalowane pędzlem. Wspomniana sala byków przechodzi w bogato zdobiony pasaż, szeroki na około 6 metrów. Następnie rozgałęzia się na nawę i apsydę. Nawa biegnie w lewo i jest pokryta wizerunkami koni, koziorożców, byków i turów, a także wspaniałym 9-metrowym fryzem z przedstawieniem jeleni nazwanych płynącymi ze względu na uniesione głowy ukazane jedna za drugą. Na prawo od pasażu mieści się apsyda. Na jej sklepieniu są wizerunki około 500 zwierząt oraz około 600 abstrakcyjnych geometrycznych znaków. Wśród nich zarysy postaci człowieka pokonującego dużego byka. Z brzucha zwierzęcia wypływają jelita i zwisa długa włócznia. Za nawą znajduje się 2-metrowej szerokości korytarz, nazwany Księżycową Mleczną Galerią, ze względu na guzowate stalagmity na ścianach. Za galerią otwiera się sala kotów. Na każdej ze ścian po 3 koty, ale wśród nich są także konie, byki, koziorożce i jelenie. Jaka jest historia odkrycia jaskini Lascaux? 8 września 1940 roku 4 francuskich nastolatków odkryło jaskinię z dawnymi malowidłami, właściwie przez przypadek. Pies jednego z nich wpadł w rozpadlinę skalną. Z pomocą nauczyciela informacja dotarła do miejscowego księdza, archeologa. Świat dowiedział się o odkryciu jaskini Lascaux dopiero pod koniec II wojny światowej. Badania trwały 8 lat i po tym czasie turyści mogli zwiedzać to wyjątkowe odkrycie. Jaskinia była taką sensacją, że dziennie odwiedzało ją około 1200 osób, ale wydychany przez nie dwutlenek węgla stał się przyczyną rozwoju porostów grzybiczych na ścianach. W 1963 roku jaskinia została zamknięta, a oryginalne malowidła są dostępne jedynie w przypadku koniecznych badań naukowych. Turyści mogą zwiedzać kopię jaskini, zbudowaną w pobliżu w 1983 roku. To cała infrastruktura nowoczesnego muzeum z kawiarniami, sklepami, możliwością kilkugodzinnego zwiedzania jaskini i podziwiania widoków okolicy. Zderzenie dwóch światów odległych od siebie o kilka tysięcy lat. O hiszpańskiej jaskini Altamira mówi się, że to kaplica sykstyńska czasów prehistorycznych. Ma około 1000 metrów długości i składa się z szeregu krętych korytarzy i komór. Główny korytarz ma wysokość od 2 do 6 metrów. Ściany i sklepienia są pokryte wizerunkami bizonów w stadach i zajmują powierzchnię o długości 18 metrów. Wśród uwiecznionych zwierząt widnieją także rysunki dłoni, powstałe w momencie, gdy człowiek opierając dłoń o ścianę, wydmuchiwał pigmenty z kości. Co ciekawe, te malowidła powstawały przez kilka tysięcy lat. Najstarsze mają 35 tysięcy, a najmłodsze 11 tysięcy lat. Według naukowców najbardziej imponującym malowidłem jest scena przedstawiająca stado żubrów stepowych, dzisiaj gatunku wymarłego, oraz widniejących wśród nich dwóch koni, dużej łani i dzika. Jaskinię odkrył archeolog amator ze swoją córką.
Stało się to w 1879 roku i to właśnie ta 8-letnia dziewczynka jako pierwsza dostrzegła rysunki na ścianach. Jej ojciec powiadomił archeologa z Uniwersytetu w Madrycie i jaskinię odkopano. W 1880 roku panowie wydali obszerną publikację i zinterpretowali malowidła jako pochodzące z epoki paleolitu. Niestety wiarygodność badań była stale podważana, między innymi na Wielkim Kongresie Prehistorii w Lizbonie. Uważano, że malowidła zostały wykonane współcześnie, ponieważ na ścianach brak było sadzy po koniecznym przecież oświetleniu. Sprzeciw wobec odkrycia Hiszpanów środowisko naukowe wycofało dopiero w 1902 roku, po innych odkryciach. Jeden z naukowców opublikował na ten temat obszerny artykuł, przepraszając za swój błąd i uznając dokonania hiszpańskich archeologów oraz autentyczność jaskini. Brak śladów sadzy uzasadniono tym, że artyści malujący na ścianach tysiące lat temu mogli używać tłuszczu zwierzęcego, w tym tłuszczu ze szpiku, wydzielającego znacznie mniej sadzy niż inne materiały palne. Niestety, jaskinia nie jest udostępniona do zwiedzania. Po raz pierwszy zamknięto ją w 1977 roku. Później otwarto ją w 1982, ale od 2002 roku jest zamknięta na stałe. W 2008 roku w okolicy zbudowano replikę w skali 1:1. Jaskinię Chauvetta odkryto dopiero w 1994 roku. Jej historia sięga ponad 30 tysięcy lat wstecz. W podłożu z gliny mamy jeszcze inne ślady człowieka i zwierząt. Odciski stóp ludzi i niedźwiedzi jaskiniowych, ślady ognisk, rysunki dłoni na ścianach, powstałe po wydmuchiwaniu pigmentu. Po odkryciu skatalogowano rysunki przedstawiające co najmniej 13 różnych gatunków zwierząt, a wśród nich takie, których wizerunki nie występują w innych malowidłach epoki jaskiniowej. Zwykle mamy do czynienia z roślinożercami, bizonami, jeleniami, turami, mamutami, końmi. Tutaj występują także drapieżniki, lwy jaskiniowe, lamparty, niedźwiedzie i hieny jaskiniowe. Pojawiają się też nosorożce. Ciekawe są abstrakcyjne znaki widniejące na powierzchni większości ścian oraz dwa kształty zidentyfikowane ostrożnie jako motyle lub ptaki. To skłoniło badaczy do rozważań o rytualnym lub szamańskim aspekcie tych malowideł. Człowiek zawsze chciał pokazać to, jak wygląda jego otoczenie. Nasza działalność artystyczna jest niczym lustro świata, choć w wykonaniu różnych artystów ten świat widziany jest różnie. Oko, umysł, inwencja twórcza, talent są sprytnie połączone z dłonią. Charakter każdego człowieka także świadczy o tym, jak dłoń poprowadzi linię, jak nałoży kolor. Ludzie, którzy przed tysiącami lat zamieszkiwali jaskinie, niewiele się od nas różnili. Świadectwem tego są malowidła naskalne. Kiedy jaskinię w Hiszpanii zwiedzał Picasso, zachwycony i pełen pokory miał powiedzieć: po Altamirze nie osiągnęliśmy już nic, ale próbujemy. On też próbował.